Kiedyś mogliśmy zmieniać się w zwierzęta totemy, jeśli tylko chcieliśmy lub potrzebowaliśmy. Naprawdę? A więc gdyby ktoś z was chciał zamienić się w, powiedzmy, krokodyla, to byłoby to możliwe? W dawnych czasach? Oczywiście. Dziś dokonałby tego tylko taki człowiek, którego duch jest bardzo silnie związany ze snami. A czy Kumoken byłby do tego zdolny? Może kiedyś, kiedy znał tylko nasz lud, nasz kraj i nasz język. Teraz chce mieszkać w wielkim mieście. Jest za granicą na obozie Chili i popija łałę. Nie wiem, nie przeszedł jeszcze tradycyjnej inicjacji na mężczyznę, a bez tego nie może korzystać ze spuścizny przodków. Co to znaczy tradycyjna inicjacja? Mamy swoje zwyczaje, mamy swoje tradycje. Nie chciałem być wścibski. Przepraszam, nie rozumiesz, co się stało z naszym ludem. Ten kraj był nasz. Na długo przed kolonizacją Australii żyliśmy tu my, aborygeni, jak nas nazywacie. To było nasze królestwo. Kiedy przybyli biali, w Australii żyło 500 000 aborygenów. Połowę wymordowano. Dziś stanowimy tylko 1% populacji Australii. My? Zawsze przyjmowaliśmy obcych z otwartymi ramionami. Pierwsi ludzie, którzy tu przybyli, nie byli osadnikami. Byli więźniami. Więźniami? Nasi bracia przyjęli białych więźniów. W zamian biali próbowali wyniszczyć naszą rasę. Tak jak to zrobili z Tasmańczykami. Tasmańczyków już nie ma. To dlatego nie podoba wam się to, że Kumoken jeździ po świecie? Dopełnia dzieła białych. Musimy pielęgnować naszą historię. Jeszcze nie tak dawno biali zabierali nam dzieci. Zmuszali nas do życia w rezerwatach. Zakuwali w kajdany. Bili za to, że mówiliśmy w naszym języku i praktykowaliśmy naszą religię. Zarażali nas swoimi chorobami, łamali naszego ducha. Przepraszam. Za co? Ty nie jesteś niczemu winien. Chyba nie chorujesz na nic dziwnego. Jeśli bycie różowym i kawalerem to choroba, to niech nikt mnie nie leczy. Śmiesznie. Krokodyl! Kumoken! Poznaję jego oczy. Przybył tutaj z obozu Chiliwała. Dusza Kumokena. Coś złego dzieje się w obozie. Tam, skąd przybył Kumoken, jest bardzo niebezpiecznie. Mówi, że jesteś tam potrzebny. Powiedz mu, że już lecę. Wezwę mój samolot. Spoko, jestem Tainos Agentos. Twój syn jest w dobrych rękach. Wiem, różowa pantero. Czyli jednak to jest Australia, nie Afryka. Przepraszam najmocniej, że miałem debil moment, ale po prostu zanim... A co tu się stało? Przecież tu jeszcze niedawno była ulewa. A raczej po ulewie. Co tu się stało? Co jest grane? W ogóle bardzo dziwna muzyka. Posłuchajcie sobie tych dźwięków teraz. Przypominam, że to jest gra dla dzieci i takie mamy tutaj widoki, takie mamy teraz efekty dźwiękowe i takie rzeczy się tutaj dzieją. Przypominam, to jest gra dla małych dzieci. Wracając do pewnego sprostowania, które chciałem tu powiedzieć, najmocniej przepraszam za to, że miałem debil moment, ale ja powiedziałem to zanim się pojawił ten kangur. A jako, że kangur się już pojawił, to dopiero teraz to prostuję, że to była Australia, a nie Afryka. Okej? Dobra, powchodźmy w interakcję. Co tutaj się dzieje? Cześć. No cześć, siema. To na pewno przyda się później.
To czasem nie jest mała Chio, która chciała, żebyśmy zanieśli kwiaty na grobek z jej dziadka? Chyba będę spadać. Spadłeś. I to dosłownie w przenośni. Spróbuj mnie złapać. Darek. Nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze. Przepraszam, że byłem niegrzeczny. Chodźmy popływać. Chodźmy popływać. Kurczę, tak to jest, jak się idzie pływać tuż po jedzeniu. Różowy, ty i te twoje porównania. Świetne po prostu. Co ja tu chciałem powiedzieć? Chcę powiedzieć tylko tyle, że mimo, że nie lubię Nigella, bo jest rozwydrzonym małym gnojkiem, to nawet ja mu nie życzę czegoś takiego, co tutaj go spotkało, a raczej robota, który przypominał Nigella. A tu co się dzieje? A on chciał się wysrać, czy co? No najwidoczniej musimy tam iść. Miałeś czekać na właściwy moment. Dłużej nie mogę udawać, że jest w porządku. Wszystko się sypie. Nikt się stąd nie ruszy, póki nie zrealizuję moich planów. Ostrzegam, wszystko powiem Różowej Panterze. Załatwią cię jak małpę. Dobra, gdzie są prawdziwe dzieci, ty niegodziwy psie? Nie wiem, o czym mówisz. Różowa Pantera! Właśnie, szefuniu. Tym razem wsadziłeś nos w nie to, co trzeba. Musiałem. Szantażował mnie. Groził, że zrobi z dzieci pies burgery. Przysięgam. Porwałeś dzieci i planowałeś zrobić z Chihuahua dochodową restaurację Mac Pies Burger? Jak bardzo niskie są twoje pobudki. Tak bardzo. Pójdziesz za to siedzieć. Ach tak. Niczego mi nie udowodnisz. Naprawdę? Nie masz wystarczających dowodów, żeby mnie oskarżyć. Musiałem przeoczyć jakiś dowód. Znajdę go, nawet jeśli będę musiał przewrócić obóz do góry nogami. A widzicie? Mówiłem, że szef Funcio jest podejrzany. Mówiłem, że on jest podejrzany, że coś z nim tutaj jest nie tak. Ja to mówiłem. A wy mi wierzyć nie chcieliście. Tacy wy jesteście, widzowie. Zapamiętam to sobie. Zapamiętam! A teraz... po prostu pościągajmy, co trzeba. Nie mów hop, póki nie przeskoczysz, Pershing. To będzie kolejny dowód. No, Pershing, dojedziemy cię teraz, kurde. Ty, kurde, skurczysynie, ty jeden. Teraz zbieramy dowody przeciwko niemu i postawimy mu zarzuty. Okej, co tu mamy? Sekretna skrytka. Dowody! Dowody mamy! Dobrze! Kamizelki ratunkowe. Kamizelki ratunkowe, no ale to się nam nie przyda czasem? Jak już wszystkiego zabraknie, będzie przynajmniej w brud. Kukurydzy w puszkach. Aha, spoko. Czyli tutaj mamy na razie tyle zrobione. Dobra. Sprawdźmy, z czym możemy wejść jeszcze w interakcję tutaj w Chihuahua. Na razie nie widzę, z czymkolwiek mogę wejść, ale kurczę, ten obóz okropnie wygląda, powiem szczerze. Ja wiem, że nie mówię tutaj nic nadzwyczajnego, ale no serio, spójrzcie sobie na to niebo. Spójrzcie sobie na to coś, co było kiedyś rzeczką, jeziorkiem. Co tu się najlepszego wydarzyło?
Wygląda to okropnie, co najmniej okropnie. Żadnym samolotem, znaczy teoretycznie moglibyśmy sobie polecieć, ale po co? I tak już raczej nigdzie nie polecimy, bo wszystko co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy, więc tak na dobrą sprawę trochę to nie ma sensu. A młotek nam się przyda, bo tutaj na dole, jak widzieliście, mamy, o właśnie, takie rzeczy. Więc wypadałoby wziąć cokolwiek i wyciągnąć, co to tam jest. O, chmurka. Ale różowy się zmęczył. Ja cię kręcę, jest gorzej niż myślałem. Muszę to zachować jako dowód. Oczywiście, że musisz to zachować jako dowód. No kurczę pieczone. Wszystko jasne. Wszystko jasne, dobra. I teraz ta pusta makówka przyda nam się jako ten. Jako przełącznik tutaj do światła, ponieważ na razie jest ciemno. Że tak powiem, jest ciemno. Ten zardzewiały złom nie zadziała, uwierz mi. Zgasły wszystkie światła, chciałem powiedzieć, ciemno już, noc nadchodzi tu, a... Tam coś jest, kurde, tam coś jeszcze jest, ale chyba będę musiał raz jeszcze podejść tutaj zaraz. Ten zardzewiały złom nie zadziała, uwierz mi. Czyli jednak... Okej, czyli chyba musimy teraz z powrotem podejść do tego tutaj przygłupa. Może już wystarczająco dowodu zebraliśmy, ja nie wiem. Trzeba zrobić teraz research. Pójdziesz za to siedzieć. Ach ta! Niczego mi nie udowodnisz. Naprawdę? Znalazłem artykuł o tobie w kwartalniku Prywatny Odrzutowiec. Nie wspomnę już o przedwczesnym wciągnięciu flagi Magbiesburger. Ale brudy na niego wychodzą, dobrze! O tym, że odkryłem, że dzieci wcale nie są prawdziwymi dziećmi. Zdalnie sterowane roboty, bardzo sprytne. Do tego jeszcze plany przerobienia Chili Wawa na bardzo lukratywną restaurację Mac Pies Burger. Oraz ta karteczka z zapisaną hieroglifami informacją, że prawdziwa Chion świetnie się bawi, gdziekolwiek jest. O proszę! A także spreparowana przez ciebie pocztówka dla rodziny Nigella. Pełno tu błędów, a Nigel potrafi świetnie pisać. Mój plan udał się wspaniale. Zaprogramowałem roboty, żeby nienawidziły obozu Chili Wawa. Teraz BCB zamknie obóz, a ja będę mógł otworzyć restaurację, jak tylko podpiszą dokumenty. Chcesz piesburgera z frytkami? Nie będzie żadnych frytek i żadnych piesburgerów. Odnajdę prawdziwe dzieci, a ty pójdziesz siedzieć. Będę czekać z zapartym tchem. Oby. Brać go. Widzę, że przygłupy już musiały przyjść. No ładne tutaj kwiatki się dzieją. Pójdziesz siedzieć jak nic, Pershing. A ty i twoi koledzy też. Nie wspominając o tobie, szefunciu. Bo ty o wszystkim wiedziałeś. Ty o wszystkim wiedziałeś. A głupa jarałeś, że jest wszystko w porządku. Kurde, dwulicowy śmiecił. Łysy. No i jeszcze szefuncio biegnie, kurde, a przed chwilą błagał o litość. I to jest, kurde, krętacz straszny. Nie lubię tego gościa. Autentycznie. Łapać go!
Muszę się gdzieś schować. Tutaj! Tu się chowamy. No i bardzo dobrze. O! Widzicie to? Ale zanim to zrobię, najpierw zapiszę. Wypadałoby zapisać. Jas. Teraz tak. No nareszcie mogę, kurde, wpasować tą żarówę. Bo po coś ona była. Dlaczego ja tutaj drążyłem temat tej piwnicy? Bo po coś ta głowa, ta żarówa była. Więc na bank musieliśmy tutaj wrócić, no niestety. O nie, zdechła bateria. Skoro zdechła bateria, to trzeba będzie podłączyć. Ale jako, że mamy krótki kabelek, to wypadałoby teraz użyć przedłużacza. No bo zobaczcie, jaki krótki kabel to jest. No właśnie. A jak ogarniemy przedłużacz, to będzie gitara. No to teraz się zabawimy. Różowy badass, kurde, normalnie. Chyba ktoś się tutaj bawi w chowanego. To lecimy z koksem. Enedułemke ami. Czuję nohal pod schodami. No i szefuncio poszedł. Normalnie. Wychodźcie, wychodźcie gdziekolwiek jesteście. Nikt się nie chowa za kominem. Wszyscy są pochowani gdzie indziej. Wpadnij innym razem. No do bystrych to oni nie należą, tak szczerze, jako antagoniści to oni do bystrych nie należą. I nikt mi nie powie, że jest inaczej. Dara, gdzie teraz mogą się jeszcze chować? Spójrzmy, gdzie, co mogę jeszcze zrobić. Z czym wejdę w interakcję? Tu byłem. Musimy pomachać tak myszką w sumie. Coś było tutaj? Marko? Mi się wydaje. Polo. Ło! Ej, ale przypał byłby, gdyby różowy mu wciągnął najpierw gadki i potem, kurde, on by poleciał. O kurde, ale to byłby przypał. No i piercing, kurde. On się nawet nie próbuje kryć. Ty brudny psie. Teraz muszę jeszcze znaleźć dzieci. Jej! Mamy to! Przeszliśmy grę, proszę państwa. Nie mieliśmy pojęcia, o co był ten cały kram. Wyczyliłała w jednej chwili, z oczu znikła nam. Na jeziora grząskim dnie, nagle znaleźliśmy się. Bez zabawek, światła, słońca. Mogli trzymać nas bez końca. Więc może razem? Zmienić się na mu Asia.
Ale Nigel wszedł! Ładnie! Jedziesz, Nigel! Co tu wągówka robi? Wągówka to są dzieci! Uspokój się, zboczeńcu stary! Oblechu jeden! Zadzwońcie! Piszcie do mnie! Teraz znikam! Pa! Czemu oni się w ogóle za tyłki łapią? Byliśmy za tobą! Uratowałeś nas! To najfajniejsze kolonie na świecie! Co się dzieje? To coś strasznego! Skąd tu się woda wzięła? Skąd tu się woda wzięła, się pytam? Słyszałem o twoich sukcesach, Pantero. Jestem pod wrażeniem. Oczywiście, zostaniesz udekorowany. No, ja myślę. Wieść się rozniosła i teraz wszyscy chcą skorzystać z twoich usług. Rozumiem, więc przydzielił mi już pan kolejne zadanie. Bardzo niebezpieczne. Jakże by inaczej. Wiąże się z walką wręcz, szpiegostwem i przyrządzaniem filetów rybnych w środy. Filetów rybnych w środy? Tak, będziesz w przebraniu kucharki. Zamówiłem już dla ciebie siatkę na włosy. Bardzo nowoczesną siatkę, służy też jako antena. Tępa pantera, zadanie to... Zadanie! No i koniec, moi drodzy. Przeszliśmy grę. Choć ja mam jedno pytanie. Wągówkę też został porwany, bo on tak tańczył z tymi dziećmi. Zachowywał się trochę dziwnie przed całą tą nagłą zmianą Chilliwawa. Odpowiedzcie mi proszę na to pytanie, bo to nie jest niestety wyjaśnione. On tam tańczył z tymi dziećmi, jak Turbo Oblech, swoją drogą. O, hej ty, to niegrzecznie tak gapić się, porozmawiam z tobą. Ale dobra, koniec, przeszliśmy grę, proszę państwa. Mam nadzieję, że wam się moje przygody z Na Kłopoty Pantera podobały. Bardzo dobrze się bawiłem z tą grą. Bardzo się cieszę, że nagrałem ten let's play po tylu latach. Bo już kiedyś planowałem to nagrać, bo już kiedyś mi Pixel nawet to proponował. I co tu mogę dużo powiedzieć? Świetna gra, świetny point and click. Świetnie się bawiłem grając w tę grę. Wiadomo, że oczywiście obrażałem większość postaci, co niektórzy lubią podkreślać mi na każdym kroku. Ale ja przynajmniej szczery jestem. Jak ktoś mnie denerwuje, to ja szczerze o tym mówię. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem tę serię. W ten oto sposób zakończyliśmy Let's Play z okresu zima 2023. Bo jutro, 21 marca, kiedy to nagrywam, bo dzisiaj jest poniedziałek 20 marca, rozpoczynamy pierwszy dzień wiosny kalendarzowej. Moi drodzy, nie ukrywam, że być może za jakiś czas pojawi się sequel w postaci Hocus Pocus Pantera. Oczywiście, jeżeli chcecie, żeby była kontynuacja na kanale. A myślę, że na pewno nagram, ale to też od was zależy. Ja się z wami na chwilę obecną żegnam. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem tę serię. Że się dobrze bawiliście. Zapraszam na moje socjale, linki są pozostawiane w opisie. Czyli tam grupa na Facebooku, Discord, Instagram, Twitter, TikTok. I teraz tak,
Na Instagramie informuję was o odcinkach, które wlatują na YouTube'a i o live streamach. Na Twitterku informuję tam o różnych rzeczach, komentuję rzeczy, co tam Myślina na język przyniesie. Na TikToku generalnie ekskluzywne shortsy, których nie ma na YouTubie, aczkolwiek też są shortsy, które się wcześniej pojawiają tam, a potem pojawiają się na YouTubie. Na grupie na Facebooku informuję was o odcinkach, live'ach i tak dalej, co tam się u mnie dzieje. Tak samo na Discordzie się ze sobą integrujemy. I tyle. Dziękuję za uwagę. Ja się z wami żegnam. Miłego dnia, popołudnia, wieczoru, cokolwiek. Nie wiadomo, kiedy to oglądacie oczywiście. Ja się odmeldowuję. Na razie. Śpiewa!